ty, mając dom i tak powiedziałeś mi, że masz, że tak powiem, wszystko, nie? I za dużo. No ja tak uważam, że mam za dużo, nie na wszystko zasługuję. Ale patrz, spałbyś na klatce. Przykładowo, nie? I co, ludzie by się tobą zainteresowali? Na pewno. Dlaczego? Bo masz coś. Ja śpiąc w Hasioku, przychodzą dzisiaj dwóch małolatów, chcieli mnie podpalić. Wczoraj, kolega, dostałem od ciebie 10 zł, od Zbyszka dostałem 20 zł, ukradł mi portfel. No i co jest grane? Dziękuję temu, że policja przyjechała, bo wiem, że albo rodzice, albo ktoś nade mną czuwa, że mi się krzywda nie stała. Bo mogliby to zrobić. Oblać mnie benzyną czy tam czymkolwiek i spalić. Tak jak mój kolega 23 marca w czwartek o godzinie 22.40 podpalił się pod uniwersamem. Tam żeśmy spali na werandzie. Krzyczałem o pomoc. Przyjechała policja. Poprosiłem, pomóżcie ludzie, bo tu człowiek płonie. Policjant się zaśmiał, powiedział, że nie. 40 minut później dopiero przyjechała straż pożarna. Zaczęli gasić. Młody strażak zaczął rozdupcać te palenisko, żeby nie było rozpalenia dalej. I mówi do policjanta, ty, tu rzeczywiście człowiek zwęglony leży. Ten się zrobił czerwony. Stało, nie powiem, że nie. Stało obok pół litra F-16. Czyli to jest... Co to jest F-16? F-16 to jest wódka z mety. Tak zwana rozpałka na grilla. Wypiłem to naraz. Pamiętam tylko, że po następnych 40 minutach przyjechało pogotowie i obudziłem się na Bielanach na intensywnej terapii. 7,2 promila alkoholu. I pani doktor do mnie mówi, że mój kolega nie żyje. Ja mówię, jaki kolega? No i zaczęła mi tłumaczyć, że za uniwersalnym i tak dalej, no bo jeszcze byłem utumaniony. Normalnie się popłakałem. Chłop, no starszy ode mnie, bo 62 lata. I do dzisiaj nie mogę zrozumieć, dlaczego się podpalił. Poddał się. To o czym mówiłem przed chwilą. No. Ja raz chciałem się poddać, tydzień temu, siadłem mostem Piłsudskiego, pytam się ludzi, w którym miejscu jest najgłębsza Wisła. Oni mówią do mnie, panie, daj sobie pan spokój. Jeden gościu powiedział mi, za trzecim filarem, poszedłem, rozebrałem się do naga, skoczyłem. I znowu ktoś nade mną czuwał, bo nagle podjechała motorówka. Ijo, ijo. I mnie wyciągnęli z tej wody. Chciałem po prostu, że tak powiem, popłynąć. O. Popłynąć i już nie wypłynąć. Dokładnie. No ile może człowiek znieść? Ile można znieść? No. Jak długo można znosić? Obojętność ludzką, znieczulicę. Jak długo można to znosić? Jak można długo głodować? Wczoraj Adam przyszedł do mnie, nie jadł 4 dni nic. Dałem mu śniadanie, to nie mógł zjeść, dokończyć śniadania, bo żołądek zaczął mieć skurcze. Żołądek, który nie dostaje jedzenia, nie chce nagle przyjąć jedzenia. Dałem mu na wynos te śniadanie później. Dzisiaj daję mu znowu śniadanie. Ale ile ja mogę pomagać? I ilu osobom ja mogę pomagać? Nie jestem milionerem. Nawet gdybym był, to bym wszystkim nie pomógł. Także to jest apel do ludzi, do was. Ludzie. Nosy. Nie do góry. I ego zostawcie. W domu. W domu. Zobaczcie, rozejrzyjcie się wokół siebie. I na pewno każdy z was ma kogoś, komu może pomóc i jest w stanie pomóc.
jakikolwiek sposób. Bo zaraz się znajdą tacy, którzy powiedzą, ja też jestem biedny, ja też potrzebuję pomocy. A ja nie potrzebuję? Jakie wsparcie mają sportowcy w tym kraju? Właśnie. Jakie mają wsparcie? Zobaczcie na zachód, pojedźcie. Jak są traktowani sportowcy i jak żyją, a jak są w Polsce traktowani. Tylko ludzie po nich jadą, żądają wyników. A co im dają? Też marny ochłap. Tak samo jak Adamowi, jak bezdomnym, jak potrzebującym, jak uzależnionym. Jedyna nadzieja, bo system taki jest właśnie. Jeżeli system jest taki, no to jedyna nadzieja już została w społeczeństwie, w ludziach. Bo jeżeli system jest nieodpowiedni i ludzie jeszcze będą do tego nieodpowiedni, no to sami siebie niszczymy. To jest zagłada nas samych. Samo zagłada. Nie bądźcie obojętni. A powiem wam, ludzie, do tego, co mówi teraz Mateusz. Wasze myślenie sprowadza do tego, że sami schodzicie w dół. Co z tego, że macie pieniążki, macie domy, macie samochody, macie fajne kobiety, bogatych mężczyzn, ale sami się sprowadzacie w dół, bo to nie jest życie. Chodzi o to, co jest w głowie, jak idziecie przez to życie. Bo to nie jest to, że o dobra, ja zarobię dzisiaj powiedzmy 2000, za miesiąc zarobię 2000, ale co mi z tych 2000? Jak ja się będę toczył tak jak wy? Każdy myśli, że ja się toczę. Nie, ja się nie toczę, ja walczę o życie. Walczę o to, żeby przetrwać, o to, żeby być i o to, kim jestem. Nie poddaję się swoim zasadom i nie upadam na dno. Każdy myśli, że o, śpię na ławce, no to dobra, śpi, bezdomny, alkoholik, narkoman albo tam jeszcze inne rzeczy. Ty się trzymasz własnych zasad, no. Bo powiedziałeś, że nie poddajesz własnym zasadom. No nie poddajesz się temu, co życie ci narzuca, trzymasz się własnych zasad. No. Wierzysz w nie. Dokładnie. Tak samo jak sportowiec, który jest przytłoczony, bo ludzie go nie szanują, bo miał zły wynik, bo przegrał, bo nie ma sponsora, bo nie daje rady. On musi dalej walczyć. Przyjdzie taki moment, gdy będzie wytrwały i ciężko pracował, że wygra. Wtedy cały wszechświat się obróci w jego stronę. Ale żeby do tego punktu dojść, trzeba być wytrwałym. Wierzyć w zasady, zasadę ciężkiej pracy i mieć nadzieję. Właśnie. A nadzieja to jest najważniejsza. Ja codziennie się budzę, tam nie wiem, nieraz śpię jeden dzień, nieraz śpię dwa dni w świetniku, ale się budzę i mam nadzieję, że jak się podniosę, to nawet jak znajdę kawałek, powiem, że tak, bułki w świetniku, to już jestem szczęśliwy. Bo to jest nadzieja, że ja nie umrę z głodu. Bo nie chciałbym tego doświadczyć i nikomu tego nie życzę. Ale ta bułka ratuje życie. Fakt faktem, śmietnik. Ja się tego nie wstydzę. Nie brzydzę, ale zjem. Taki jest los człowieka. Kogoś z was, że tak powiem, wziąłbym na dwa dni na ulicę, żebyście przeżyli to, co ja. Przypuszczam, że jeden dzień nawet byście nie wytrzymali, bo byście tego nie poznali. Przez co? Przez to, że wy w głowach tylko macie jedno. Rząd za pieniądza i tylko tyle. A to nie jest to. Posłuchajcie sobie 77 roku wypowiedź Jana Pawła II. Nie będę wam mówił co, ale sobie posłuchajcie. Będziecie wiedzieli, o co chodzi. Skąd? Do czego człowiek dąży?
Jak był w Polsce? Jo. Do czego człowiek dąży? I do czego wy dążycie? Wiara, nadzieja, miłość. Właśnie. Trzy zasady. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Tak powinno być. No. Tak nie zawsze jest. No nie, no nie zawsze, no bo ludzie to myślą sobie tak. Dobra, mamy wszystko, że tak powiem. Mieszkanie, żonę, dzieci i tak dalej. Nie, no kochamy i tak dalej. No dobra, ale co? Gościu zarobi 2000, da na przykład żonie 1000. 1000 sobie zostawia, 1000 pójdzie. Przedupcy, znam takie przypadki bardzo dobrze, pójdzie, że tak powiem, na dziwki. Gdzie tu jest miłość? Kobieta jego puści się z innym. I on ma wielkie pretensje, że ona się puściła. A co on wcześniej zrobił? To jest to. Nie, ludzie, nie rozumiecie systemu w ogóle. System to nie jest polityka. System to jest głowa. Bo my ustalamy system. My tworzymy ten system jako ludzie. Znaczy nie mówię o sobie, bo ja tam nie uważam się za człowiekiem, bo ja jestem na samym dnie już. Ale tak jak Mateusz, właśnie to jest system, on tworzy. Słuchajcie, co on mówi w ogóle i przewincie to sobie. To jest właśnie system. Nie polityka. Nie państwo, nie kraj, tylko ludzie. Ludzie są systemem, którzy mówią i tworzą. To, co mówię, to samemu bym nie chciał takich rzeczy słuchać jeszcze kilka lat temu, bo to trzeba przeżyć. To trzeba przeżyć co? Oj, trzeba przeżyć ból. Trzeba przeżyć ból, porażkę, trzeba przeżyć ciężką sytuację, żeby to zrozumieć. Niestety. Gdy jest wszystko ładnie, pięknie, nie zrozumiemy tego. Właśnie. Gdy jesteśmy zdrowi, bogaci, uśmiechnięci, najedzeni, mamy dach nad głową, to tego nie rozumiemy, to tego nie chcemy rozumieć i nie chcemy o tym słyszeć. Tak jak ja wczoraj wrzuciłem na jeden z moich portali społecznościowych zdjęcie, jak daje Adamowi jeść. Jak sądzicie, jaka była reakcja wasza? Jaka była reakcja ludzi, których mam na moim Facebooku? Jakaś tam była, ale to była 1/20 tej reakcji, która jest zazwyczaj. Dlaczego tak mało reagujecie? Czy nie chcecie o tym wiedzieć? Czy może nie wierzycie, że po co, może, nie wiem, po co ja to wrzucam? Ja chcę, żebyście wy zmienili swoje nastawienie, bo ja nie chciałbym, żeby pod moimi drzwiami, pod moją klatką codziennie spał jakiś bezdomny, tak jak to wczoraj się stało. Czy wy byście chcieli? Jeżeli my się zbierzemy wszyscy i będziemy inni, to nie trzeba dużo. Nie stracicie tysięcy złotych ani nic. To po prostu siedzi tutaj. Tutaj, gdzie macie swoje serce. Moje serce zostało otwarte na pół. To jest moja blizna. Gdy mi to robiono, ja się godziłem z tym, że już mogę się nie obudzić, że ja mogę umrzeć. Ale ja byłem spokojny, bo ja wiedziałem, że ja zrobiłem wszystko w tym życiu, które otrzymałem od moich wspaniałych rodziców, aby być lepszym człowiekiem, aby spełniać swoje marzenia. Nie poddawałem się, gdy było ciężko, a taka sytuacja, że mnie trafiła, nie miałem na nią wpływu. Infekcyjne zapalenie w sierdzia. Choroba bakteryjna, atakująca, rozwijająca się już od dzieciństwa, atakująca zastawkę aortalną serca. Ja się pogodziłem, że mogę umrzeć w wieku 29 lat. Leżałem i napisałem do mojej mamy SMS-a. Nie byłem w stanie mówić, nie byłem już w stanie oddychać, byłem pod defibrylatorem.
Ale napisałem SMS-a krótkiego do mamy, zanim mnie zawieźli na operację. Jestem spokojny, brzmiała treść SMS-a. Jestem spokojny, bo wspaniali ludzie dali mi piękne życie, w którym nie żałuję ani chwili. I życzę każdemu z was, żeby na łożu śmierci mógł napisać takie słowa i spokojnie umrzeć. Bo czyste sumienie to jest największa wartość, jaką możecie mieć. Nie nowy samochód, nie nowe mieszkanie, nie nowy dom. Tylko czyste sumienie i świadomość tego, że się jest w porządku, że się jest dobrym człowiekiem. Przykre jest to, że zrozumiecie to może kiedyś, gdy przytrafi się wam przykra sytuacja, tak jak mi, tak jak Adamowi, że jego kolega spłonie żywcem na jego oczach. Drugi umarł w autobusie w dziesiątce, trzeci umarł w krzakach. To jest przykre, tylko oni tego nie rozumieją. Idę, kolega mi umarł pierwszy. Ludzie siedzą na ławkach 10 maja tamtego roku. Proszę o pomoc. Niech ktoś zadzwoni na pogotowie, co się z kolegą dzieje. Zaczepiłem chyba z 20 ławek. Mnóstwo ludzi. Nie będę nawet mówił ile, bo nie liczyłem. Nikt nie zadzwonił. Po pół godzinie dopiero idzie policja, patrol. Ja mówię, panowie, coś się stało z kolegą. Założył rękawiczki, podchodzi w krzaki, sprawdza puls. Mówi, ty, on chyba nie żyje. To jest znieczulica wasza. Bo 40 minut później dopiero przyjechało pogotowie. Wzięli mnie na komisariat, przytrzymali mnie, kurde, 6 godzin do wyjaśnienia, co, gdzie i jak i czy nie było osób trzecich. A on tylko umarł. Chłopak 39 lat. 2 lata starszy ode mnie. No 3 w sumie, bo teraz ja 37 będę miał, to 3 lata. I gdzie tu jest wasze poczucie dobroci? O, chodzicie do kościoła. Nie nastoję pod kościołem, zbieram pieniądze. Mówię, Bóg zapłać, wystawiam rękę. To tylko starsze kobiety rzucą mi tam 2 złote, 5 złotych, żebym sobie poszedł coś ciepłego zjadł. A szczególnie jak jest taka pogoda. A wy młodzi co? Patrzycie na mnie jak na dno. Młode osoby jeszcze nie doświadczyły zazwyczaj za dużo. Właśnie to. I właśnie dlatego tak patrzą. Ale ja się dziwię starszym osobom. Starszym, dojrzałym osobom, które już przeżyły większość swojego życia, które tak postępują, bo naprawdę nie wiem, co to musiało być za życie, że nie mają wrażliwości w ogóle, nie chcą widzieć. No to masz przykład. Zbrak słów. Masz przykład sąsiadki z wczorajszego dnia. Co przyniosłeś mi jedzenie? Jeszcze zaczęła ci ubliżać, nie? Że co, piknik sobie robimy. Kto to jest? Wydzwaniała do twojego sąsiada. Kto to jest? Wezwała straż miejską. No faktem nic nie zrobili ze względu na to, że ty byłeś. Bo jakby ciebie nie było, to powiem ci szczerze, ja spałem na kilku klatkach, trochę inaczej byłem traktowany. Albo mnie gazowali gazem paralizującym, albo mnie na kopach wyrzucali. A ze względu na to, że ty byłeś i widzieli, że nagrywasz, to im trochę się, jak to się mówi, odmieniło. Ja wiedziałem, że tak będzie, bo ja też, ja mam 29 lat, ale z policją i ze strażą miejską, pracując jako ochroniarz, miałem do czynienia wiem, jak postępują, dlatego ja z premedytacją nagrywałem przy nich. Gdy przyszli, już miałeś postawiony talerz. Jest całkiem inna reakcja tych osób. Ja wiem, co by się działo, gdyby mnie tam nie było, gdybyś leżał samotnie. No.
No, trochę bym miał lipę, że tak powiem. Kilka razy już tak miałem. Na tej klatce to jeszcze nie, bo na tej klatce to spałem już... No trochę czasu spałem, nie powiem. I też na tym właśnie półpiętrze, między 8 a 9. Ale tutaj, gdzie robili no, elewację, tam była otwarta klatka przez kilka tygodni. Tam chodziłem non-stop. No i wpadli któregoś dnia. Nie było czegoś takiego, proszę pana, proszę wstać i wyjść. Tylko najpierw dostałem z buta, później poczęstowali mnie gazem. No i nawet nie mogłem zejść ze schodów. I to jest właśnie to. To jest nasza wspaniała straż miejska, którą mieli zlikwidować, bo według ustawy ich nie powinno w ogóle być. Tylko że co? Zalewski, nasz prezydent kochany, on na tym zarabia. Na nich. Nie na policji, bo policja to robi na siebie. Ale straż miejska to robi na urząd miasta. Na prezydenta. I teraz Zalewski odejdzie, mają wybrać jego, no tak chodzą słuchy, jego poplecznika, że tak powiem. I jeszcze będzie gorzej. Nie mieszamy się już do polityki, bo nie chcemy za daleko właśnie, w to no. wchodzić. Nam tylko zależy, nam zależy na czymś innym. Ludzie, nam zależy na waszym sercu. Czy wy macie te serce jeszcze? Czy wam już tylko pieniądze w głowie? Czy wam powycinali te serca? Przestańcie oglądać w kółko tylko telewizję i być kierowanym przez mass media. Zacznijcie myśleć inaczej, niż wam mówią w wiadomościach. Zacznijcie szerzej myśleć. Nie wmawiajcie sobie, że wy jesteście kierowani, że już na nic nie macie wpływu. Bo to właśnie wy macie wpływ na to. Nie telewizja, nie polityka, tylko od was to zależy, jaki będzie świat wokół was. Dokładnie. Bo to wy tworzycie ten świat. Nie pilot, nie telewizor. Tylko wy, ludzie. Wchodzicie do windy i nie mówicie sobie dzień dobry, przepraszam, dziękuję, nie chcecie się znać? Jak to wygląda? Mnie osobiście dziwiono się, że ja chodzę taki zamknięty w sobie, poważny, smutny. Brano mnie za jakiegoś gbura. Jak ja mogę być uśmiechnięty i szczęśliwy, gdy 90% ludzi jest takich, jaka jest? Jak ja mogę się do nich uśmiechać i z nimi rozmawiać? Ja rozmawiam z tymi, którzy są w porządku, których ja znam i wiem, jacy są. Na resztę nie chcę znać. Bo hasło, które przyświeca mi, otaczaj się dobrymi ludźmi, takimi ludźmi, którzy cię pchają do przodu, a nie ciągną w dół, którzy widzą w tobie więcej niż ty widzisz w sobie sam. I gdy takimi ludźmi będziecie się otaczać, to zobaczycie, jak wasze życie się zmieni. Na lepsze. O wiele lepsze. I widzicie, co on mówi? Tylko czy to zrozumiecie? Ja już to mówiłem od dawna. Jest filmik Motywacja Mateusz Skrętny, ale ten filmik nie chce być udostępniany, nie chce być oglądany. Mi nie zależy na popularności. Ja już byłem w telewizji, ja już byłem nieraz w telewizji, byłem na zawodach w całej Europie. Nie chcę być popularny. Ja mam swoją tutaj kawalerkę, bezdomnego Adama przy stole. Jestem szczęśliwy, że mogę codziennie rano wstać zdrowy, iść pobiegać. Później mogę iść na siłownię. Fakt, że ledwo starcza mi, ledwo wiąże koniec z końcem, będąc sportowcem w Polsce, ale ja jestem szczęśliwy, że żyję, bo jeszcze we wrześniu, 10 miesięcy temu, mogłem umrzeć. Nie byłoby mnie tutaj, nie mówiłbym tych rzeczy, nie dawałbym Adamowi śniadania,
nie dawałbym mu 20 zł, 10 zł czy 50, tak jak dzisiaj, nic by nie było, a świat dalej byłby taki, jaki jest. No widzisz, i ten przekaz, który powiedziałeś do nich. Ciekawy jestem, kto to zrozumie z nich wszystkich. Nie chodzi o lajki i tak dalej, nawet o odzewy, tylko chodzi o to, kto z nich to zrozumie. Jeszcze inaczej powiem. Zrozumieć jedna sprawa, ale wprowadzić to w życie, to jest druga sprawa. Właśnie, i to jest najciężej. O to chodzi właśnie, no. Bo zrozumieć to każdy dobrze rozumiejący zrozumie, o co chodzi. Ale ci, którzy wprowadzą to w życie i coś zrobią w tym kierunku, chociaż mały krok, no. Wystarczy, nie wiem, bezdomnemu dać chleb. Już jest mały krok. Tylko o to chodzi. Chodzi o działanie, tak jak we wszystkim aspekcie życia. Nie chodzi o to, żeby mieć pomysł. Każdy ma pomysły. Pomysł ma każdy. Każdy chciałby coś zrobić. Ale na czym polega sztuka? Na podjęciu działania. Tylko ten, co coś zrobił, coś zadziałał, ten właśnie się liczy. Dlatego, który otrzymał, to jest jak Adam nie jadł od 4 dni. Myślicie, że on chciał w tym czasie nowy samochód albo nowe mieszkanie? Powiem wam tak.